Cześć! Cześć, witamy Was ze stoiska Wiko. Wczoraj tutaj był dziki tłum, nie bardzo się dało cokolwiek zrobić. Muzyka grała tak, że nie byłoby nas nawet słychać. Wiko zmieniło logo, Wiko pokazało dwa nowe smartfony. Zapraszamy do obejrzenia. Oglądam. Nowe smartfony Wiko nazywają się View 3 Pro i View 3. Mają sporo cech wspólnych, chociażby potrójne aparaty fotograficzne. Główna matryca to Sony IMX486 12-megapikselowa. Kolejna matryca jest szerokokątna z obiektywem 120 stopni i ma 13 megapikseli. A trzecia matryca po prostu służy do rozmywania tła. Oba telefony wspierają asystenta Google i oczywiście Google Lens. No i mają spore akumulatory o pojemności 4000 mAh, oczywiście z szybkim ładowaniem Pump Express. To jest View 3 Pro. Ma 6,3 cala, zobaczcie, tutaj ma notcha, takiego całkiem niedużego. Od dołu troszeczkę większy margines, od góry mniejszy. Poza tym 6,3-calowym ekranem, który pracuje w rozdzielczości w Full HD+, ma przedni aparacik, który obsługuje zdjęcia w rozdzielczości 16 megapikseli. Ma, słuchajcie, 128 GB pamięci RAM wewnętrznej, 6 GB, przepraszam, pamięci flash, 6 GB pamięci RAM. No i jest NFC, to jest rzeczywiście bardzo fajna rzecz. Plecki bardzo fajne, bo wyglądają troszeczkę jak lusterko. Tutaj mamy czytnik w odcisku palca i dioda LED, która jest dwukolorowa z tego, co tutaj widać. Smartfon robi, słuchajcie, całkiem niezłe wrażenie. Tutaj ten, warto zwrócić uwagę na ten przycisk, który ma traskę. Jest taki fajny, łatwo wyczuwalny. No i cóż, no, ramka jest trochę zbyt złota jak na mój gust, ale nie jest zła, nie występuje wyłącznie w jednym kolorze. Nie ma dużo aplikacji śmieciowych, co jest dosyć fajne, są natomiast aplikacje Wiko, te, które użytkownicy na pewno znają. I to właściwie, słuchajcie, tyle. Smartfon robi niezłe wrażenie, to jest plastik, umówmy się, ale jest ładnie estetycznie wykonany. Myślę, że no, warto zwrócić uwagę choćby to na wykończenie tutaj aparatów fotograficznych, które jest rzeczywiście bardzo fajne. A tu już bazowy model, czyli Wiko View 3. Ma mniej pamięci oczywiście, ma 64 wewnętrznej i 3 GB RAM-u. Ma też inny procesor, Helio P22. Ekran jest minimalnie mniejszy niż w modelu Pro, bo ma 6,26 cala, ale rozdzielczość już jest wyraźnie mniejsza, bo HD+, po prostu. Ma obudowę spożywa podobnie jak tamten, no i podobnie jak tamten ma Androida Pie, rozpoznawanie twarzy i czytnik linii papilarnych. Oba telefony będą dostępne w kilku wersjach kolorystycznych. View 3 w trzech wersjach kolorystycznych, niebieskiej, złotej i takiej zielonkawej. I jeszcze sprawdzę ten drugi. Wiko View 3 Pro będzie dostępny w dwóch kolorach, które się nazywają Nightfall i Ocean, ale zabicie mnie, nie mam pojęcia. Pokaż ten przycisk, jest też trasowany? Ma traskę, Nie, tu jest już taki zupełnie płatki. Totalny plastik, szufladka SIM na drugiej stronie, ale ten kolorek jest dosyć fajny, taki złoty, ale skromny. I faktycznie wygląda to jak szkło, wiecie co, ja bym się dał oszukać. Przedni aparat pokażesz jeszcze? A proszę bardzo, notch i jest obok diodka powiadomień. Prawdopodobnie w modelu Pro również jest, ale no akurat tutaj w naszym przypadku nie świeci, więc ciężko wyczuć. Na pewno w View 3, jak widzicie, ma diodę powiadomień, bo to może niektórych z Was interesować. Wiko chyba doszło do rozumu, nie sądzisz? No, mało modeli. Do tej pory, słuchajcie, pokazywali pierdyliard smartfonów, nie można było ich rozróżnić w ogóle. W tym roku tylko dwa. Dwa bliźniaki w zasadzie, jeden niżej pozycjonowany, drugi wyżej. I chyba to im wyjdzie na dobre. Miejmy nadzieję, życzymy dobrze Wiko. No, życzymy dobrze Wiko, no. Zobaczymy co się. A właśnie, słuchajcie, bo krążyły plotki w sieci, że polski oddział Wiko się zamknął, Wiko się wycofuje z Polski. Nie. Wiko polskie działa normalnie, a zmiany miały wyłącznie charakter formalny, taki na papierku. Taką przynajmniej dostaliśmy tę informację. Dokładnie. To lecimy dalej. Na razie.